poradzić sobie wraz z nowym rokiem, z lekko odstającym brzuchem, to oczywiście nie jest jego problem, ale gdyby ktoś taki problem miał, to poradą może służyć Patryk Łazarz, tancerz, który na brzuchu ma założony specjalny pas, proszę zobaczyć, zaopatrzenie się trzyma wszystko w ryzach. Powoduje, że nikt nie zauważy dodatkowych kilogramów, ale zupełnie poważnie mówiąc, to nasi goście są tutaj z innego powodu, a mianowicie wspominaliśmy Państwu o tym, że film Chłopi, między innymi ten film spowodował zainteresowanie tańcami ludowymi, tańce ludowe wracają na salony, coraz więcej młodych ludzi się do nich garnie, no i my spytamy, między innymi, dlaczego i jakie tańce? To jest fragment filmu Chłopi, który zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Muzyka jest niezwykle z tego filmu popularna. Pojawiła się już także na weselach i na także towarzyskich spotkaniach, gdzie usiłuje się ten taniec tańczyć i odtworzyć ten układ. Usiłuje się to dobre słowo, bo tańczyć tak naprawdę potrafią Agnieszka Bodziony-Cycoń i Patryk Łazarz, wspomniany wcześniej, obok Witamy. Pani Małgorzata Jaszczołt, etnolożka z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Czy możecie nam powiedzieć to, co widzieliśmy przed chwilą, to co to był za taniec? To był Volta, Vole Volta. Dokładnie takie same słowa są wypowiadane w filmie. Mhm. Chłopacy Vole Volta, a ostro. A jakie tańce w tej chwili wracają w wielkim stylu? Co się zaczęło robić modne z tych tradycyjnych tańców? No to cały czas góruje polka. Także tutaj na pewno ten taniec, jeżeli chodzi o folklor. Wiadomo, że są też przeplatane właśnie, tak jak tutaj ten styl Vole Volta tutaj mamy. Też wykorzystujemy figury z, tej, z tego tańca, natomiast no, polka tutaj wiedzie prym. A jak wygląda stopień trudności nauczenia się takiego tańca? Bo skoro ludzie się do tego garną, to znaczy, że można się tego na przykład przed weselem albo przed jakąś ważną uroczystością nauczyć dość łatwo. Czy tak się tylko wydaje? Jakby miała być szczera. Szczera, tylko szczera, tak. Tak, szczera czy dyplomatyczna? Szczera. Szczera. Dobra, ja jestem szczera. To nie jest to prosty taniec. Mhm. Z racji tego, że on jest po prostu bardzo szybki i jest bardzo dużo kroków do zrobienia. Niektórzy ludzie mówią, to się tylko tak kręcić w kółko. Chciałabym, żeby to było tylko kręcić w kółko. Dzisiaj udowodnimy waszym tańcem, że to nie jest łatwe i proste. Taniec był częścią obyczajowości, obrzędowości, istotną częścią życia, naszego życia na wsi. Troszkę potem się zaczęliśmy tego wstydzić. Dlaczego? Tak, no, taniec występuje we wszystkich kulturach. Już tak jak pani powiedziała, jest częścią naszej obyczajowości. Towarzyszy obrzędom, chociażby obrzędowi weselnemu, ale także różnego rodzaju właśnie zwyczajom i obrzędom w ciągu właśnie roku obrzędowego, na przykład zapustą, w karnawale, czy też, nie wiem, dożynkom i innym momentom, takim spotkaniom, które się odbywały wśród społeczności wiejskiej. I one po prostu były. Rzeczywiście tutaj, tak jak pani powiedziała, w latach powojennych, można powiedzieć w PRL-u, w pewnym sensie zaczęliśmy się wstydzić trochę tej wsi, tego skąd pochodzimy. Wiejskość kojarzyła się z przasnością, no właśnie z czymś takim wstydliwym, ale zaczęliśmy wracać do tego, bo to są nasze korzenie, prawda? A jeżeli znamy nasze korzenie, to wiemy, kim jesteśmy po prostu. Kiedyś też, jak nie było Tindera albo innych aplikacji randkowych, gdzie ludzie mogli się poznać przesuwając kciukiem w prawo lub w lewo, no żeby poznać oblubieńca albo narzeczoną przyszłą, to trzeba było się na taką zabawę taneczną wybrać, prawda? To też służyło praktycznym celom. I nie mówimy to o dyskotekach, tylko no, jeszcze wcześniej. Tak, te spotkania rzeczywiście miały taki cel matrymonialny, bo gdzieś trzeba było tą drugą połówkę poznać. Rzeczywiście mogli to zrobić rodzice, ale również była szansa, żeby poznać właśnie tą oblubienicę czy oblubieńca właśnie na takiej potańcówce. Więc to było też bardzo ważne również w tym względzie, żeby również być blisko tej osoby, bo i również taki też był cel. A rytuały związane z religią na przykład też miały swoją taneczną emanację? Tak, na przykład wtedy, kiedy się odbywały odpusty w kościele, to później wieczorem też odbywała się najczęściej zabawa właśnie w tej wsi, w której poświęcony był właśnie patron, więc to też było ważną częścią właśnie takich uroczystości również kościelnych, nie tylko można powiedzieć świeckich, i te potańcówki właściwie odbywały się wszędzie, bo odbywały się i w stodołach. No właśnie im zapytać, bo remiza. Remiza była takim punktem zbornym, ale też co, stodoły? Jak najbardziej.
place nawet w miasteczku. Sami ludzie zbijali sceny, z tego tak. co wiem. I na przykład tak na wesela, dechy, dokładnie, zbijali sobie sami kawałek podłogi, żeby można było tańczyć. Potupać. Też w domach, tak. bo również podczas różnych spotkań, na przykład jak kobiety przędły, to też mogły się takie spotkania kończyć, no właśnie zabawą. Przychodzili wtedy chłopcy, ktoś tam grał. Pismo więc... mówi, błogosławieni cisi, ale to jest program rozrywkowy, więc musimy jednak uruchomić Piotra, który do tej pory milczy. Skąd się taniec Patryka. Wziął? Patryk. Patryk? Tak, tak. A jak ja powiedziałem? Piotra. Piotr mam na chłopy. Drugie, tak. Patryku, skąd się taniec wziął w swoim życiu? W moim życiu tak naprawdę do tańca przekonała mnie moja mama, która od zawsze gdzieś tam chciała, żebym tańczył. Mi się to do końca nie podobało gdzieś tam w młodości, ale... Takim chciałeś być? Tak naprawdę kiedyś chciałem być archeologiem. O, to czyli w pewnym sensie jesteś, no bo odtwarzasz stare rytuały. Dokładnie tak, więc można to podpiąć pod to, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o taniec, dopiero paręnaście lat temu tak naprawdę zacząłem się tym zajmować i jednak ten taniec został w moim sercu. A czy w tych tańcach ludowych, czy tam tradycyjnych, jest miejsce na improwizację, na żywiołowość, na puszczenie się po bandzie, czy one są takie jak tańce turniejowe, układowe. Bardzo skodyfikowane? Myślę, że te tańce, one są bardzo takie improwizacyjne. Okay. One pozwalają na to, żeby troszeczkę popuścić pasa, że tak powiem. Dobra, nawet można go zdjąć. Dokładnie. Agnieszka, czy ludzie zamawiają na przykład naukę tańca tego typu tańców ludowych, no bo nie muszą znać tych kroków, kiedy z pokolenia na pokolenie ta wiedza przechodziła, żeby na przykład tak rozpocząć swoje wesele. Tak, tak, jest bardzo duży popyt właśnie na tańce folklorystyczne. Mamy właśnie kilka choreografii właśnie na stronie folklorystycznych i one się bardzo dużą popularnością cieszą. A co się wydarzyło, pani Małgorzato? Może ma pani jakąś teorię, że zaczęliśmy tę ludowość naszą odgrzebywać, odkrywać, przestać traktować ją wstydliwie? Myślę, że to wiele czynników na to wpłynęło, bo tutaj też jakby obserwujemy, że ten zwrot w ludowości istnieje już od wielu, wielu lat. No pojawiły się też ostatnio właśnie tak zwane książki, które też mówią o chłopach, doceniliśmy, ale myślę, że tutaj jakby w takim właśnie globalnym świecie to jest powrót do tej lokalności, do tego, żebyśmy wiedzieli, tak jak już powiedzieliśmy, kim jesteśmy i doceniliśmy, że jednak to jest ważne, że nie musimy się tego wstydzić, bo ta kultura, z której pochodzimy, jest naszą kulturą, więc tutaj jakby jest no przede wszystkim to docenienie, zrozumienie i uznanie tego, że to jest nasze dziedzictwo, z którego możemy być dumni, a nie właśnie tego, że się jego wstydzimy. No i też warto tak naprawdę objąć to, że historycznie jesteśmy społeczeństwem chłopskim. Nie jesteśmy rasą panów, jakby się niektórym chciało wydawać zasadniczo, tylko jesteśmy ludźmi, którzy w większości jednak byli związani z polem, z ziemią, też z niewolnictwem zwanym pańszczyzną w tamtych czasach, prawda? No tak, jest takie powiedzenie, że wszyscy pochodzimy ze wsi i pewnie coś w tym jest, więc pewnie każdy z nas jest w stanie znaleźć swoje wiejskie korzenie, a te korzenie są dla nas no, niezwykle ważne. Myślę, że warto je znać, warto je kontynuować, bo tak jak pani powiedziała, kiedyś ten przekaz... Być tego dumnym po prostu. Tak, tak, transmisji był międzypokoleniowy, teraz musimy się trochę tego nauczyć, więc tutaj też tak jak w przypadku tańców jest szansa, żeby się właśnie nauczyć od tych, którzy potrafią. Ja akurat nie potrafię tańczyć, ale właśnie spróbuję. W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi też zapraszam, organizujemy potańcówki, więc to też jest szansa dla tych, którzy nie potrafią, a którzy chcą jakby odnaleźć się. Może Patryk pokaże pani parę kroków. Jasne. Jest do dyspozycji. Którego tańca jest się najłatwiej nauczyć z tych tradycyjnych? Z tych tradycyjnych? Myślę, że polka. Polka? Polka jest taka najłatwiejsza. No, ale jeżeli też oczywiście zależy od tego tempa, prawda, bo tutaj trzeba rozróżnić, że jest no, kilka rodzajów, na przykład no, jak już jest taka siarczysta polka. Dynamiczna. To już jest ciężko. Pani Małgorzata się troszeczkę przelękła, jak usłyszała o siarczystej polce, więc spokojnie, może spokojnie zacznijcie. Okej, okay, no to zobaczymy później Miejmy ten występ. Miejmy takie marzenie, które się może spełnić w kraju śródziemnomorskim. Często takie potańcówki są w małych miejscowościach, wychodzą
ludzie starsi, młodsi tańczą bez wstydu. Mam nadzieję, że kiedyś na polskim rynku po prostu się wyjdzie i w małej miejscowości pozna się na przykład tańce z twojego regionu, które są piękne. I byłoby cudownie, gdyby turyści się zachwycili, też się uczyli. Polecamy książkę Chłopki, która wywołała wielkie zamieszanie na polskim rynku wydawniczym, o historii kobiet, które pracowały na wsi na roli. Jaka była ich rola, jaka była ich waga, jakie było też ich życie. Warto po tę książkę sięgnąć. O kobietach mówiło się bardzo mało w tym kontekście. No, jest też Ludowa Historia Polski, książka, która też zrobiła zamieszanie na rynku wydawniczym, która też pokazuje, skąd tak naprawdę pochodzimy, jak wyglądało nasze życie przez stulecia, jacy jednak byliśmy krótko trzymani przez tych, którzy nasze polskie ziemie grabili, gwałcili i okupowali. Dziękujemy Państwu za wizytę. Na razie. Nasi goście zatańczą na zakończenie naszego programu. Będą Państwo mogli sami to zobaczyć. A my będziemy kontynuować nowożytną tradycję polskich prywatek w wielkich blokach i nie tylko, gdzie koreczki i impreza przyniesiona do kuchni były tym, co najlepsze. Idziemy zatem zobaczyć, co Beata Kartowicz tam przygotowała. Dziękuję.